10 ciekawych teorii dotyczących Polski. W dzisiejszym odcinku poruszymy teorie dotyczące Polski. Opowiem zarówno o faktach, jak i domysłach, czy jedynie teoriach, czasami kompletnie abstrakcyjnych. Ponadto zapraszam Was na mój nowy kanał Inwigilator. Będzie to kanał publicystyczny. Dziś wszedł na przykład nowy odcinek, który jest poświęcony problemie politycznym, jakim jest film Claire. Dobra, zaczynamy. Templariusze w Polsce. Zakon powstał na początku XII wieku z kilku rycerzy, którzy mieli bronić pielgrzymów przebywających do Jerozolimy. Zakon jednak stale się rozrastał i po zakończeniu krucjat rycerze zaczęli osiedlać się we Francji, Anglii, Portugalii. Dotarli również na wschodnie rubieże Europy. Zbudowali prawie 100 zamków w Europie, w tym kilka w Polsce do Polski Templariusze dotarli w 1155 roku. Przywiózł ich ze sobą wracając z krucjaty książę Henryk Sandomierski, syn Bolesława III Krzywoustego. Miał im nadać miejscowość opatów oraz 16 przyległych wsi na ziemi sandomierskiej. Pozostałością ich klasztoru jest najprawdopodobniej Kolegiata Świętego Marcina w Opatowie, gdzie, według legendy, znajdują się w podziemiach zabalsamowane ciała braci. Żeby było śmieszniej, dziś powstają jakieś tam ugrupowania w Polsce, które twierdzą, że są dziedzicami tego zakonu i kultywują ich tradycję. Oczywiście jest to bzdura, ale warto wiedzieć, że templariusze działali m.in. w Polsce. Bitwa pod samasierą. Trwająca 8 do 10 minut szarża 3 Szwadronu 1 Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej przeprowadzona 30 listopada 1808 roku na przełęczy Sama Sierra w Hiszpanii na wysokości 1444 metrów nad poziomem morza przy 200 metrowej różnicy poziomów. Zakończyła się zdobyciem wąwozu przez polskich Szwoleżerów i sukcesem armii napoleońskiej. Bitwa ta otoczyła Napoleonowi drogę na Madryt i pozwoliła kontynuować kampanię. Hiszpańską. Uczy się ogólnie o tym na historii, ale dwie rzeczy są nie do końca jasne, można powiedzieć, że są taką tajemnicą. Po pierwsze, Polacy przyczynili się do utraty niepodległości przez Hiszpanię. Z jednej strony Polska sama walczyła o wyzwolenie, stąd układ z Napoleonem, z drugiej Polska przyczyniła się do upadku Hiszpanii, co absolutnie nie było nam potrzebne do niepodległości. Po drugie, Znana jest teoria, że Polscy żołnierze byli nietrzeźwi. Jak to? Hiszpańskie wojska były porozstawiane w całej przełęczy, w wąskich korytarzach, bardzo zawiłych, a na każdym zakręcie znajdowały się działa. Więc jeśli to zdobyć, to tylko jedną bardzo szybką szarżą, co wydawało się niemożliwe. Są zapiski świadków, którzy twierdzą, że Polacy podjęli się samobójczej misji po alkoholu. Pijani nie do końca zdawali sobie sprawę z wielkiego ryzyka i ruszyli przed siebie. Jaka jest prawda, ciężko stwierdzić, ale być może do dziś w polskiej historii są rzeczy, o których się nie mówi. Polska katolicka w związku z naszą religijną władzą dość ciężko stwierdzić, czy jesteśmy państwem katolickim, czy też nie. Jedni mówią, że nim jesteśmy, inni twierdzą, że nie. Co to jest państwo katolickie? Jest to państwo, którego prawo oparte jest na doktrynie Kościoła katolickiego. Konstytucja z Rzeczypospolitej Polskiej stanowi w artykule drugim, że Polska jest państwem demokratycznym. Kolejne części dokumentu precyzyjnie to stwierdzają. Na przykład rozdział czwarty mówi o wyborach do Sejmu i Senatu itd. Artykuł 53 zapewnia wolność religijną, a artykuł 54 wolność wyrażania poglądów. Konstytucja w artykule 25 ustawa 2 stanowi, że władze publiczne są bezstronne w sprawach religijnych, światopoglądowych i filozoficznych oraz zapewniają swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Czyli śmiało można powiedzieć, że Polska nie jest krajem wyznaniowym, jest krajem wolnym, czyli trzeba zadać sobie pytanie, co jest wolnością, bo z jednej strony nie można obrażać innych religii, ich krytykować, z drugiej strony jest wolność wyznania, więc atak na religię jest pogwałceniem tej wolności, ale brak możliwości ataku na religię również jest pogwałceniem wolności. Kościół jest elementem naszej historii, a katolicyzm nieodłącznym elementem przeszłości. Dziś jednak sprawa, myślę, nadal pozostaje otwarta ze względu na właśnie tę wolność, o której mówiłem. Polska obaliła komunizm. No właśnie, tak często się mówi, ale czy to prawda? Solidarność i Kościół katolicki to dwie główne siły, które zdaniem Polaków miały największy wpływ na upadek komunizmu. Z kolei Jan Paweł II i Lech Wałęsa to główni bohaterowie przemian, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku. No i tutaj warto przytoczyć rozmowę z Andrzejem Gwiazdą, jednym z przywódców Solidarności z 1980 roku. Uważa on, że działalność antykomunistyczna w Polsce, to nic innego jak efekty działań służb specjalnych. Ponoć już w 1979 roku powstał plan obalenia władzy komunistycznej za pomocą związków zawodowych. Komunizm, czyli partie, obaliło jej zbrojne ramię, czyli służby specjalne. Nie ma cienia wątpliwości, że strajk sierpniowy został sprowokowany po to, by doprowadzić do określonych zdarzeń. Czy to prawda? Nie wiem, ale myślę, że to jedna z możliwych opcji, tak samo jak teoria, że CIA ingerowało w wybór Karola Wojtyły na papieża, gdyż nie okłamujmy się, on był idealny do obalenia komunizmu. Chcieli go zarówno ludzie jako przewodnika duchowego, jak i elity zachodnie, gdyż wiedzieli, że pochodzi on z bloku wschodniego i jest przeciwnikiem Związku Radzieckiego. Polska mesjaszem narodów ładnie brzmi, prawda? Jest to nurt literacko-filozoficzno-religijny w kulturze polskiej, którego największy rozkwit przypada na XIX wiek, między powstaniem listopadowym a styczniowym. Co oznacza ten polski mesjanizm? Zakłada on, że Polska, zarówno pod kątem ideologicznym, historycznym, jak i moralnym, jest lepsza od innych. Jest mesjaszem, który cierpi za grzechy innych, a mimo to pozostaje dobry i uczciwy. Poniekąd może i tak było. Nurt ten reprezentował m.in. Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Chociaż mesjanizm polski uznawany jest za nurt bardzo oryginalny. To w wielu aspektach jest podobne do innych mesjanizmów. Pierwotną formą mesjanizmu jest mesjanizm żydowski, mający charakter narodowo-religijny, łączący wiarę w nadejście Mesjasza i bycie narodem wybranym. Chrześcijańskie mesjanizmy miały charakter milenarystyczny, opierając się na wierze, powtórne przyjście Mesjasza Chrystusa, który miał panować przez tysiąc lat. Przed nastaniem sądu ostatecznego. Mesjanizm polski, obok francuskiego i niemieckiego, był najżywotniejszą postacią romantycznego mesjanizmu. Kamienne kręgi. Kamienne kręgi, znacie ten widok, prawda? Jedna z największych zagadek ludzkości. W Polsce też mamy swoje tajemnice no i swoje kamienne kręgi. Oczywiście są kromlechy, bo tak nazywają się te konstrukcje, pochodzenia rzymskiego i w nich nic wyjątkowego nie ma, bo wiadomo, że Rzymianie wypuszczali się na nasze ziemie. Największe jednak znajdują się w okolicach wsi Odry. Dość powszechny jest pogląd o skandynawskim pochodzeniu tych konstrukcji. Te znane z Pomorza powstały prawdopodobnie w ciągu pierwszego wieku naszej ery, w wyniku ekspansji Plemienia gotów. Początkowo kręgi były miejscem spotkań poszczególnych rodów użytkujących cmentarzysko. Tam też mogły zapadać najważniejsze decyzje dotyczące całej grupy. Zaczęto w obrębie kręgów także chować zmarłych. Pierwotnie myślano, że te były miejscem kultu bądź służyły jako przyrządy astronomiczne, jednakże długie badania potwierdziły, że są to starożytne cmentarzyska. Myślę, że warto wiedzieć, że takie elementy znajdują się w Polsce. Wikingowie, a dokładnie pogląd, że Polacy wywodzą się od Wikingów. Teoria zakłada, że obecność Wikingów na dworze mieszka I, Polska królowa Wikingów oraz pozostałości po skandynawskiej kulturze na naszych ziemiach są dowodami na nordyckie pochodzenie Polaków. Niestety każdy z tych trzech dowodów udało się obalić. Wikingowie na dworze mieszka I byli, ale byli to najemni wojowie, którzy przywędrowali prawdopodobnie z terenów dzisiejszej Ukrainy, bo tam udawali się często właśnie normańscy żołnierze. Polskiej królowej Wikingów prawdopodobnie nigdy nie było, a mityczna postać jest wytworem fantazji połączenia dwóch różnych kobiet, które rywalizowały o północny tron. Zaś pozostałości po kulturze Wikingów to nic innego jak efekt podróży ludzi z dzisiejszej Norwegii. Mało tego, ustalono, że teoria o pochodzeniu Polaków od Wikingów to wymysł Niemiec. Ci, aby udowodnić, że Polacy nie potrafią sami stworzyć państwa, wymyślili teorię, że Polacy to nie Polacy, tylko Wikingowie, którzy się osiedlili, więc ani naród polski nie istnieje, ani nie przysługuje nam ta ziemia. Więc drodzy państwo, jak ktoś mówi, że Polacy to potomkowie Wikingów, to sam sobie strzela w kolano. Sarmacja Jan Długosz twierdził, że protoplastami Polaków byli starożytni sarmaci. W wieku XVI legendę tę umocnił. Legenda głosiła, że w zamierzchłych czasach rycerskie plemię sarmatów opuściło stepy czarnomorskie, opanowując tereny, na których z czasem miała powstać Rzeczpospolita obojga narodów. Zagarnąwszy te ziemię, rycerze sarmatcy ludność pierwotną obrócili w niewolników, zwanych też plebejami a sami przekształcili się w szlachtę. Tylko szlachta jest wyłącznym potomkiem sarmatów. Ona jest narodem, do którego należeć powinno wyłącznie kierownictwo w państwie. Krótko mówiąc, w Polsce wykształcił się pogląd, że polska szlachta to tacy nadludzie. Odcinali się oni od innych warstw czy narodów, twierdząc, że są najlepsi. No nie była to prawda, bo oni głównie pili i imprezowali, a jak przychodziło co do czego, to bywały problemy. Pan Zagłoba z ogniem i mieczem jest takim idealnym, Odwzorowaniem Sarmaty. Czy ta teoria jest prawdziwa? Może i Polacy przywędrowali dawno temu ze wschodu, ale zarówno teorie dotyczące samego plemienia, jak i ich polskich potomków to wymysły. Międzymorze idea polityczna wysuwana przez Józefa Piłsudskiego przed I wojną światową, zakładająca utworzenie Federacji Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Docelowo do Międzymorza należeć miał obszar między Morzami Adriatyckim, Bałtyckim a Czarnym, a konkretnie Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Jugosławia oraz ewentualnie Finlandia. Proponowana federacja miała nawiązywać do jagiellońskich tradycji wielokulturowej Rzeczypospolitej obojga narodów. Piłsudski uważał, że jej powstanie pozwoli uniknąć państwom Europy Środkowej dominacji Niemiec czy Rosji. Międzymorze było jednak postrzegane przez część Litwinów jako zagrożenie dla ich nowo powstałego niepodległego państwa, zaś Ukraińcy uważali tę ideę za sprzeczną z ich niepodległościowymi dążeniami. Prócz tego sprzeciwiła się także Rosja i większość zachodnich mocarstw. Dlaczego się sprzeciwstawili? Bo taki sojusz byłby nową potęgą. Na no czy to wypaliło? Częściowo. Od 2015 roku istnieje Trójmorze. Międzynarodowa inicjatywa gospodarczo-polityczna skupiająca 12 państw Europy położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W skład grupy wchodzą Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. W 2015 roku w celu poszerzenia współpracy postanowiono z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji Andrzeja Dudy i Kalindy Graba, Kitarowicz powołać Grupę Trójmorza. Jedno ze spotkań odbyło się w 2017 roku w Warszawie i honorowym gościem był prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Wielka Lechia. Mito Wielkiej Lechii i Słowiańskim Imperium od jakiegoś czasu cieszył się zadziwiającym powodzeniem w niektórych kręgach polskiego społeczeństwa. O co chodzi? Są ludzie, którzy wierzą, że w starożytności istniało Imperium Lechii, które było wysoko rozwiniętą i potężną cywilizacją. Naprawdę muszę to obalać, wystarczy spojrzeć na niby źródła, które o tym mówią. Wszystkie nie mówią o tym wprost, tylko są przeinaczenia przez zwolenników tych teorii, a tak swoją drogą. Po co nam jakaś głupia teoria o wielkiej, starożytnej sile, skoro mamy swoją kulturę bardzo mroczną, magiczną, mistyczną, nawet bym powiedział, i nie przekłamujmy już historii, tylko zgłębiajmy to, co było naprawdę.